Dzień dobry, Sławomir Ziewiński, pełnomocnik nadal Komitetu Wyborczego Nasz Polski Gdańsk. A pan kogo reprezentuje? A ja reprezentuję gdańskie rodziny. Witam. Rodziny. Rodziny i rodziców. Jestem niezależnym kandydatem na urząd prezydenta miasta Gdańska. Nazywam się Marek Skiba. Jestem także prezesem Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. Rozumiem. Panie Marku, a jak pan powiedział Marek Skiba, to mi się to skojarzyło, bo mamy też Skibę z PiS-u w Radzie Miasta Gdańska. To jest pana kredyt? Nie, to nie jest moja rodzina. To jest nie jesteśmy rodzina. W żaden sposób. Nie to, że się nie przyznaję. Przyznaję, że nie jest to mój krewny, ani nie jest to moja rodzina. Dobra. Nie jestem także powinowatym tego pana. Pan mieszka na Stogach? Nie. Nie. Bo jest. Tam taka ulica Skiby jest, dlatego jest, się pytam. Jest na ulicy, jest ulica Skiby na Stogach. Dziurawa bardzo. Bardzo dziurawa. Dziurawa. Wiem, że tam jest, bo mieszka na Stogach moja rodzina. Również. Aha, czyli tak. Pan też tam ma rodzinę. Tak. Dobrze, będzie pan walczył o to, żeby tą Skibę wyremontowali kapitalnie. Ależ oczywiście, że tak. No, wracamy do tematu, gdzie jesteśmy. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, popatrz pan, pod obalonym pomnikiem. No nie ma go, jeszcze mają go dowieść, bo już mają go z portem postawić. Czekamy, czekamy, spokojnie. Jeszcze dzisiaj pomnik zostanie z pewnością zamontowany. Panie kandydacie, ja panu powiem tak. Ja wczoraj zadałem na spotkaniu z wyborcami pana kontrkandydata Grzegorza Brauna pytanie, co sądzi o obaleniu tego pomnika świętej pamięci księdza prałata Henryka Jankowskiego, który został pochowany w 2010 roku. I odmówił mi odpowiedzi. Powiedział, że w ogóle żadne pytania mi nie będzie już odpowiadał. Więc wyszedłem sobie i już tam nie będę chodził. Zaraz pana pytam. To samo pytanie. Co pan sądzi o obaleniu pomnika księdza Henryka Jankowskiego? Proszę pana, a cóż można sądzić na temat takiego aktu wandalizmu? Wandalizmu to nawet mało powiedziane. Tak. To jest po prostu akt barbarzyństwa. Aha. Przypomnę państwu, że w nocy ze środy na czwartek, między drugą a trzecią w nocy, jest to nagrane na filmie, najeźdźcy z Warszawy przyjechali do Gdańska i obalili pomnik to byli aktywiści podobno. Księdza prałata Henryka Jankowskiego. To byli aktywiści, myślę, że to mało powiedziane, że to byli aktywiści. Biorąc pod uwagę, jak profesjonalnie został nagrany materiał, jaki redaktor ten materiał nagrywał, czyli pan redaktor Sekielski. No właśnie, wiedział o tym i był tu. Ale oczywiście, nie ma w życiu, nie ma przypadków. Jesteśmy przekonani o tym, że cała akcja została znacznie wcześniej zaplanowana. Dokładnie zaplanowana. Bardzo dokładnie i na pewno skoordynowana także z wizytą delegacji tak zwanej delegacji polskiej u papieża Franciszka, która to złożyła tak zwaną białą księgę pedofilii w polskim kościele. Aha, pani to się wiąże z tym? Wszystko się odbyło w przeciągu 12 godzin. Także, czyli to było skoordynowane jedno z drugim? Znaczy, tak pan uważa? Należy wziąć pod uwagę także taką możliwość, że te dwie akcje zostały zaplanowane, skoordynowane i wykonane wspólnie. Panie kandydacie, jest pan młodym człowiekiem. Jaki pan ma wiek? Może pan 47 lat. Ja tak młodo wyglądam, bo mam wspaniałą żonę. No, ale pan, ale nagrywamy teraz, przepraszam. Nagrywamy teraz, przepraszam. Mój ojciec. Więc jeszcze raz. Proszę pana, jeszcze takie pytanie. Pan w czasach, kiedy był 80 rok, to miał pan niedużo lat, tak? Bo to było trochę tak tam. Więc, ale pan słyszał, czy były jakieś w czasie żywota pana prałata świętej pamięci Henryka Jankowskiego, czy był skazany za pedofilię? Czy było coś takiego? Słyszał pan o takim procesie? Znaczy, w Gdańsku? Bo pan w Gdańsku mieszka cały czas. Tak, oczywiście. Proszę pana, może inaczej. Nie patrzmy, czy ja słyszałem, czy tylko po prostu zapytajmy. Nie, no bo piszą o tym, że on był... był wydany wyrok w tej sprawie. No, no więc właśnie. No jeżeli właśnie nie było to wyroku, chodzi, bo to piszą nic o to z nas nie jest upoważnione do tego, żeby te wyroki żeby wyrobać. Tak twierdzić. Ale oczywiście, że tak. A Gazeta Wyborcza twierdzi, że miał jakieś ciągotki i opisuje jakieś dziwne historie. Proszę pana, co się dzieje? Proszę pana, dziś... Po co to robią? Przepraszam bardzo, ale ja jako biały, heteroseksualny mężczyzna, ojciec... No witam w klubie, ja też. Dziewczynek, chrześcijanin, Polak, no, i katolik. Syna i jestem potencjalnie źródłem przemocy wobec własnych dzieci. Dziś bardzo łatwo jest oskarżać o pedofilię, dlatego że mówi się o tak zwanym niezdrowym dotyku. Też. Zły dotyk, zła... No nie wolno do basenu razem wejść z dziećmi. Dlatego, natomiast nie o to chodzi, nie ferujmy wyroków. Tu nie chodzi o to, czy ksiądz prałat był, czy nie był pedofilem. Tutaj chodzi o atak na fundamentalne wartości, które stworzyły naszą cywilizację. Jasne. Na prawo
na prawo, rzymskie prawo, twarde prawo, ale prawo. No prawo nie osądza po śmierci nikogo, no przecież nigdy tak nie było. Dziś dochodzimy do takiej sytuacji, że każdy będzie mógł obalić pomnik, a władze, na przykład władze miasta Gdańska, mówią o tym, że taką sytuację trzeba usankcjonować. To znaczy obalenie pomnika i wywiezienie go ustami dzisiaj wiceprezydenta Grzelaka oraz pani Dulkiewicz, komisarz, te władze twierdzą, że taki stan, to znaczy pozbawienia gdańszczan pomnika księdza prałata Jankowskiego, należy usankcjonować i żeby on trwał. Żeby już go nie było tutaj. Proszę państwa, no, ale ja chcę powiedzieć jedną podstawową rzecz. Jeżeli rzeczywiście jest to atak na środowisko pedofilskie i jest to rzekoma walka z pedofilią, to ja przypomnę, komisarz miasta Gdańska, jako była wiceprezydent, odpowiada za wprowadzenie modelu na rzecz równego traktowania. Tak. Model na rzecz równego traktowania wprowadza edukację seksualną do szkół. No pan wie w ogóle o tym, redakcja, że... Rekomendacja 38 mówi o tym, że należy opracować i wdrożyć w gdańskich szkołach zajęcia dostarczające rzetelną wiedzę o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Tak. Te zajęcia będą oparte na tak zwanych matrycach WHO, matrycach, czyli podstawa WHO, co to jest? Światowa Organizacja Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia. Przypomnę, że te zalecenia mówią na przykład takie treści. Dla dzieci w wieku lat między 4 a 6 nauczyciel ma obowiązek przedstawić związki osób tej samej płci. Ma omówić kwestię masturbacji dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa. Należy z dzieckiem rozmawiać o jego seksualności i akceptacji różnych norm związanych z... Ten program ma być w szkołach. Tak jest. Pani Dulkiewicz jest osobą odpowiedzialną za wprowadzenie modelu na rzecz równego traktowania. Program Zdrowe Love, który opiera się na tych matrycach, mówi dla dzieci w wieku lat między 6 a 9. Aha. Zrozumienie, pojęcie akceptowalne, współżycie i seks. Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci. Tak. Proszę państwa, ktoś, kto chce wprowadzić tego typu edukację do szkół, jednocześnie staje się stronnikiem pedofilii. Szykuje się dzieci do tego, aby one akceptowały właśnie różne zachowania seksualne. My protestujemy przeciwko temu. Możemy jasno i wprost powiedzieć, że obalenie pomnika księdza Jankowskiego to wcale nie jest walka z pedofilią, to jest walka z gdańszczanami. To jest walka z wartością, jaką są przepisy prawa. To jest stanowienie sądów kapturowych w mieście Gdańsku. Panie Marku, a ja panu powiem tak. Wie pan o tym, że pani Aleksandra Dulkiewicz była asystentką i pracowała wspólnie na Uniwersytecie Gdańskim z Pawłem Adamowiczem, który tam był wykładowcą? Ja panu coś powiem. A wie pan, powiem więcej, że pani Dulkiewicz wykonuje aktualnie testament, bo będąc na sesji Rady Miasta ostatnio, kiedy Adamowicz publicznie powiedział na sesji Rady Miasta, że ten pomnik księdza Henryka Jakowskiego, u którego był ministrantem notabene, jak wiemy. Na który ułożył własne pieniądze. Tak jest. Powiedział wtedy, że ten pomnik należy usunąć z przestrzeni publicznej. No właśnie w nocy go usunięto. Czyli teraz pani Dulkiewicz mówi, że nie chce go tu sportem, żeby to stanął. Więc czy ona nie realizuje, i pan Grzelak, też były wiceprezydent o pana Adamowicza, oni wspólnie realizują testament świętej pamięci Pawła Adamowicza. Wygląda na to. Gdańszczanie, jeżeli jest tak, jak mówi pan redaktor, no jest, apeluje, tak jak jest. Apeluje, abyście po prostu zachowali się odpowiedzialnie i nie dawali tym osobom dalej rządzić naszym miastem. Nie możemy, żaden urzędnik, ani prezydent, ani wiceprezydent nie jest od tego, żeby decydować o cudzym życiu, a ci ludzie chcą decydować o naszym życiu. Oni chcą wprowadzać właśnie rządy jednoosobowe albo jakieś wyimaginowane grupy dyktatorskie na nas, po prostu na zwykłych obywateli, mieszkańców Gdańska. Pozostawmy sądom decyzję o tym, czy ktoś był winien, czy nie był winien. No ale sądy po śmierci nie będą sądzić, bo tego nie ma takiej w polskim prawie możliwości. Proszę wie państwa, pan, wie pan. O nas dzisiaj mówi się, że my jesteśmy grupą... Znaczy wy to kto? My jako społeczeństwo, jako na przykład Stowarzyszenie Odpowiedzialne Gdańskie, jesteśmy grupą oszołomu. Jak długo działa stowarzyszenie? Jako inicjatywa działamy mniej więcej od 1,5 roku, natomiast w formie stowarzyszenia to jest od końca lipca ubiegłego roku.
My 21 stycznia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, przystąpieniem do wyborów, złożyliśmy list do pani komisarz Aleksandry Dulkiewicz. List pod tytułem "W troszce o jakość debaty publicznej". Aha. Mówiliśmy wówczas o tym, że chcielibyśmy po prostu porozmawiać z panią komisarz Dulkiewicz na temat między innymi wprowadzenia modelu na rzecz równego traktowania, ale oczywiście o tym, jak miałaby wyglądać debata publiczna w mieście Gdańsku. Chcieliśmy oprzeć ją na czterech podstawowych filarach. Po pierwsze, opierać się zawsze na prawdzie. Po drugie, chcieliśmy określić, czym jest problem. Po trzecie, nastawić się wspólnie na rozwiązanie tego problemu. I po czwarte, żeby w naszych rozmowach nigdy nie dochodziło do bezpośrednich ataków personalnych. Tak jest. Proszę Państwa, minął miesiąc od złożenia tego pisma. Nie ma ani odpowiedzi, ani terminu spotkania. A pani Dulkiewicz odpowie także, nie chce uczestniczyć w debatach publicznych na temat kandydatów na urząd prezydenta miasta. Czy będzie w ogóle debata z Wami? Nie będzie żadnej w telewizji polskiej? Do wczoraj był termin, w którym komitety wyborcze mogły zgłaszać chęć uczestnictwa. Nie ma takiej debaty, nie jest. Wiem na pewno, że pan Grzegorz Braun zgłosił taką zgłasza taką propozycję. Myśmy również zgłosili oficjalnie do telewizji polskiej taką chęć. Czyli będzie debata we dwóch? Być może, że będzie debata. Panie Dulkiewicz, nie wiszę się na to. Nie potrafię odpowiedzieć dalej. Dobrze, a jaki pan ma, krótko mówiąc, na Gdańszczan przekonanie, żeby pan powiedział, żeby na pana chcieli zagłosować, panie kandydacie, panie Marku? Znaczy, po pierwsze, mam po prostu porządną Dlaczego na pana? Hierarchię wartości. W moim życiu, w życiu mojej rodziny, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Fundamenty chrześcijańskie są tymi, na których zbudowano potęgę siły miasta Gdańska. Jasne, ale co pan ma konkretnego zaproponowania gdańszczanom? Jest pan zawodu? Inżynierem budownictwa. I co pan robi dzisiaj? Prowadzę swoją działalność. Od 18 lat jestem właścicielem własnej firmy. Tak jest. Płacę podatki, utrzymuję pracowników, a pracownicy oczywiście utrzymują mnie. To pan coś powie pracodawcom, żeby chcieli na pana głosować, albo pracownikom też. Czy warto? Co pan zrobi dla pracodawców, jak pan zostanie prezydentem? Po pierwsze i najważniejsze, my jako pracodawcy jesteśmy tymi, którzy utrzymują miasto. Jesteśmy podatnikami, z których korzysta pozostała część urzędników, społeczeństwa, etc. W związku z tym mamy prawo mieć wpływ na to, w jaki sposób wydawane są nasze pieniądze. Możemy współdecydować o tym, czy Europejskie Centrum Solidarności powinno być w takiej czy innej formie. Ale co pracodawcy będą miały z tego, jak pan zostanie prezydentem? Co pan im zrobi dobrego? Proszę pana, dam im możliwość jasnego i twórczego działania. Nie będę odbierał im prawa do tego, aby decydowali o tym, gdzie idą ich własne pieniądze. Wbrew pozorom to jest najważniejsze. A zmieni pan ceny na lokale, które się dzierżawi od miasta? Bo są strasznie wysokie. Proszę pana, przedsiębiorców, ja też dzierżawię. Ja też fundację prowadzę. Ja też dzierżawię. No i co pan na ten temat powie? Proszę pana, nie przesadzajmy. Miasto przede wszystkim nie powinno, jako przedsiębiorca to powiem, miasto nie jest od tego, żeby posiadać, dzierżawić i żyć z wynajmu lokali. A jak ma być? A po co miastu lokale? Trzeba sprzedać. Oczywiście, że tak. Przedsiębiorcom. Na przykład. Polskim przedsiębiorcom. Oczywiście, że Ja jestem z Komitetu Nasz Polski Gdańsk. Sprzedawajmy, ale polskim przedsiębiorcom. Ale oczywiście, że tak. Znaczy, miasto nie jest od tego, żeby posiadać i stręczyć, wynajmować lokale. No i łapówki jeszcze brać. Zapewne tak jest. Ja tego nie wiem, natomiast miasto... Ja już kiedyś dostałem, proszę pana, ja kiedyś dostałem propozycję od pana Lisickiego, jak był wiceprezydentem, żeby mi czynsz, bo na fundacji mam czynsz, żeby mi zmienił na umowę bez opłat, tylko za media. A inne organizacje tak mają. To wie pan, co powiedział wtedy pan Lisicki, wiceprezydent? Że on może, ale nie musi. No jeżeli takie mamy uchwały Rady Miasta, że prezydent może, ale nie musi, no to prezydent dyktuje. Co można powiedzieć na ten temat? Takie mam przepisy. No to cóż, ja mogę więcej powiedzieć. Ale teraz jest pewien problem, bo pan jest bezpartyjny. Tak. Proszę pana, a tu wie pan, kto rządzi Gdańskiem? PO i PiS, popis, to tak nazywają razem wspólnie. I co pan zrobi, jak panu dadzą uchwałę Rady Miasta taka czy inna i pan musi to robić, bo jako prezydent nie ma pan wyjścia, musi pan realizować uchwały tego popisu będzie. Musi, to jak naruszy. To będzie? No, zaraz. Ja jestem kandydatem niezależnym. Bezpartyjny, no ja też jestem byłem kandydatem niezależnym. Gdańszczan. Jestem jednocześnie, jak pan widzi, udało mi się doprowadzić
do takiej osobliwej sytuacji, że wśród osób, które mnie popierają, są jest zarówno konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej. Też. Nie wiedziałem, że pana oni popierają. Znaczy, przepraszam, popierają to jest za dużo powiedziane. To jest chodzi o to, ale że... Ale mają sympatię do pana. To są ludzie, których znam. Rozumiem. Pan... No dobrze. Że... I kto jeszcze, tam że... pana popiera, jak pan uważa? Przepraszam, to nie jest kwestia poparcia. Jeżeli to źle zabrzmiało, proszę, wycofuję się. Ale liczy pan na ich głosy? Oczywiście, że aha, tak. Dlatego, że wie pan co, dzieci mają zarówno ci z Platformy Obywatelskiej, oczywiście, że jak i z PiSu, mamy jak dzieci. I z ja też mam dzieci. Sprawy, o które walczymy, są sprawami wspólne. Mówimy, są kardynalnymi. To tak są jest. Te, które są fundamentem warte. Naszych wartości. No tak, nasze społeczeństwo będzie z tych młodych oczywiście, powstanie. Oczywiście. Będzie nas... Dlatego jestem przekonany, że jestem osobą, którą mogą poprzeć środowiska zarówno konserwatywne z Platformy Obywatelskiej, tak, jak i z Prawa i Sprawiedliwości. Jednym słowem mówiąc. Jestem z pewnością kandydatem, który mówi o wartościach, a nie o partyjnych interesach, aha, co pozwoli mi uzyskać poparcie zarówno jednych, jak i drugich. Powiem panu, że ja też jestem bezpartyjny i ja uważam, że w ogóle w radach miasta to nie powinno być towarzyszy partyjnych, tylko powinni być obywatele, którzy na rzecz własnych społeczności lokalnych działają. Zgadzamy się? Tak jest. Wszystkiego dobrego, amen. Dziękuję panu. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Daj Boże, Bóg zapłaci.